Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochu Paderewskiego. Już teraz stoimy na skraju przepaści. Nie, właściwie w nią wpadliśmy. Ale historia ukazuje, że nasza determinacja niejednokrotnie pokonywała wyzwania, przed którymi stoimy. Chcę wiedzieć, skąd to wszystko się wzięło, bo tylko ta wiedza pozwoli zrozumieć, jak naprawić to, co nadchodzi. Niszczący pochód piasków zamienia urodzajne ziemie w pustynię. Dym i tak zrobi swoje. Udało nam się osiągnąć tak dużo, ale to jest wyzwanie większe niż inne, bo ku jemu rozwiązaniu prowadzi droga trudniejsza niż inne. Ta droga wprost podważa nasz dotychczasowy styl życia, nasze przyzwyczajenia, naszą przeszłość. Dlatego już teraz interesujmy się wszystkim tym, co zrobiliśmy, ale też tym, do czego dążymy. Pokazujcie, że to was ciekawi. Jeśli chcecie, wyjdźcie na ulicę. Podejmujcie świadome decyzje konsumenckie. Usiądźcie z bliskimi i bądźcie zaciekawieni ich historią. Dlaczego zachowują się tak, jak zachowują? Pokazujcie też, że interesuje was przyszłość. Dzielcie się z nimi swoją wiedzą. I pokażmy, jak współpracą możemy zmienić nasze życie. Bo przyszłość stawia pytania, a przeszłość daje odpowiedzi. W pogoni za resztkami zimy. Harmonię górskiego pejzażu psują nieco ceny, aż 12 zł za jeden kurs.